Misja 16. Jakieś awansiki. Tak, awansik to. Prędka otrzymuje plus 1 do pancerza, gdy spęta wroga i nie puszcza go po otrzymaniu obrażeń. Okej, okay, no to się może przydawać, bo faktycznie ja mogę spętać przeciwnika, ktoś do mnie strzeli, ona go puści i ten przeciwnik coś mi narobi w swojej turze. Więc to jest... Aczkolwiek często bywa tak, że jeszcze nie jestem w stanie jakoś tam zareagować. A to... Prędko otrzymuje premię do trafienia krytycznego trutych przeciwników i leczy się, jeśli kończy turę stojąc w truciźnie. Całkiem ciekawe, nie? Całkiem ciekawe. No taka samolecząca wtedy by była się, nie? No może wezmę i to. Narzucam to często tą trucizną, więc myślę, że może być spoko w sumie, nie? Ale wezmę to. No bo to daje jeden do pancerza. Ona jest lepiej wtedy chroniona. Dobra. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Ty to masz tam. Co ty dostajesz? Rzuca granat, który przykleja się do wroga i zmusza go do wycofania się w inne miejsce. Kiedy jednostka przestanie uciekać, granat wybucha. O, super. A ty? Ulepszanie przemieszczenia powodujące opóźnienie następnej tury przeniesionego wroga. Ulepszenie przemieszczenia, dzięki którym przenoszone jednostki, w tym bunkier, zyskuje plus 50% obrony. Ha, to jest taki dylemat, czy będę częściej przenosił przeciwników, zamieniał się z miejscami, czy swoimi. I tu jest, nie wiem, bardziej chyba z przeciwnikami, bo na przykład widzę taką taktyczną zagrywkę, że gdzieś na przykład przeciwnik jest w niedogodnym dla mnie miejscu, zamieniam się nim miejscem, on ma dzięki temu perkowi odroczone jakby działanie, czyli on się prawdopodobnie znajdzie gdzieś wśród moich i oni go dobiją, a ja będę w całkiem fajnej miejscówce. No, myślę, że pójdę w tym kierunku. Tak. Opóźnienie następując następnej tury. Dobra, idę tu. I to by było na tyle, dobra. Tutaj nic, tu nic nie kupuję, bo... Większy magazyn. Nie, nie, tutaj nic na pewno. Włókno mach, to bym sobie może kupił. Ale ja zbieram teraz na koniecznie na ten, na zbieram na armor. To jest dla mnie, kurde, priorytet. Tak, zbrojownia, nie? Szkolenie, nie? Operacje specjalne. O, tu mógłbym kasę zarobić sobie, na przykład tu. No ale nie mogę, no bo mam opłakaną sytuację, nie? Tutaj z tym, z tą czerwienią, no nie mogę tego się pozbyć, nie? Tutaj czerwień, tu czerwień. No ludzie, teraz to tak. To na pewno już mi doda kolejny punkt, no bo nic nie jestem w stanie tym zrobić. Teraz następnej, okej, to zaraz będę mógł więc jedno z tych dwóch, bo zrobię jedną misję, więc to nie będzie czerwone. Prawdopodobnie tu, bo tu jest fajny granat. Więc zrobię, tu zostawię, więc to się zrobi w następnym czerwone i będę miał tu i tu czerwone, to wykorzystam powiedzmy na tym, no to tu będę mógł kolejną misję zrobić na czerwono, ale tutaj po prostu będzie znowu się tu zrobi na czerwono. No i tak jest naprawdę nieciekawie. Przedmiot pomocniczy, granat odłamkowy. No kurde, jest naprawdę źle. Muszę coś z tym robić. Dobra, tylko jeszcze zobaczmy, czy... A nie, no idziemy tą samą ekipą, więc tutaj nie ma co patrzeć. Tu ewentualnie mogę spróbować kupić, ale nie stać mnie. 65, fajnie. Fajnie, super. 65 po prostu. Brakuje 5, fajnie. Zaraz będę miał, więc zaraz sobie to wykupię, ale ogólnie idę tu. I teraz taką ekipę, no tutaj nic nowego nie mam, więc tutaj nic nowego nie wezmę. Ta sama ekipa idzie, a nie mam żadnego dodatkowego nowego przedmiotu, więc prawdopodobnie ewentualnie mogę apteczkę z temu zabrać i komuś tu dać. Ten ma apteczkę. No nic, nic nie jesteśmy w stanie tu lepiej zrobić. Dobra, idziemy na misję. Są dwa spotkania i nie mamy tej pani leczącej, więc trzeba naprawdę... Trzeba naprawdę... Postarać się, żeby... Tryb wejścia. W czasie wejścia celne strzały ogłuszają wrogów. Super. Wszystkie jednostki wchodzące tym wejściem utrzymają...
Wow, to jest bardzo tak ten. Znaczy, prawdopodobnie będzie dużo przeciwnika, skoro takie dobre perki dostaje. On ma tą bombę błyskową, ale ten też. Może niech ona wejdzie, może niech on. Albo może odwrotnie. Tej bomby błyskowej na razie nie będę marnował. Okej. Entering. Posiłek. Walnijmy, bo nie, zależy mi na tym, żeby jak... No za 4 tylko dostał niestety. Żołnierza otrujemy. Dobra, żołnierz już jest... On ma przeciwpancerny, więc jakbyśmy tego osiłka trafili... To prawdopodobnie go zabijemy. Tak jest. A patrz, pancerz zadziałał. Ja nie wiem, co to się dzieje z tymi przeciwpancernymi. Nie rozumiem tego, przysięgam. Archon, o kurde, ten pieprzony Archon. Kodeks. Zonas, osiłek. Archon. Może trzeba go oślepić, tego kodeksa, żeby on nie mógł mi zrobić... Tak. Wow, zanotowało. Ale ich... O, to jest fajne, to jest mocne. Wow, fajnie. Zatrzymaj porywacza, dobrze. Lepki granat. Ale to kończy turę, więc... Spokojnie. Tutaj nie sięgnie. O, kodeks. Ale kodeks jest oślepiony, więc prawdopodobnie nic nie będzie mógł mi zrobić. Jakbyśmy oddali strzał, to bez sensu. Weźmy to mu. Aha, zapomniałem, że to... Ale to zrywa za 2. Zapomniałem, że to kończy turę, nie? Zrypałem, dobra, zrypałem. Za 3 dostał. Oczywiście, oczywiście, tak jest. Super, nie? 2, 2 jest trupem, 7. Dobra, żebym tak mógł plunąć im dwom. I chyba nie będę mógł tak. Ja pierdziel, jaki pech, nie? Niezłe, niezłe. Ale będę mógł... Aha. No dobra, no nie wiem, ale... No jest lipa, nie? Szlachciura nieźle dostał.
Nie no, myślę, że osiłka chciałbym. Złapać. Dwójka zginie, a szóstce. A szóstce rzucić truciznę. Pytanie, czy się tak da bez uszkodzenia tego. O, da się. Da się. Dobra. Szlachciora, czy masz apteczkę? Niestety, ale nie mam. Ja pierdzielę, co ja mam teraz zrobić? I co ja mam teraz zrobić, nie? Żeby... Jest źle. Dwójka szczęścia. Jest źle. No, szlachciura jest zaraz trupem. Kodeks. Jakbyś go trafił. Trafił go. Dobra. Proszę go jeszcze traf. Uff. Dobrze. Nie no, muszę podbiec i go uleczyć. I spróbujmy. Spróbujmy przemieścić go tu. Okej, ten będzie mógł kodeksa. Tak, to zrobimy. Dobra. Zróbmy tak. I teraz tak. Ten może kodeksa zabić, czy nie? A nie, bo to przed... To jest na sprincie? To na sprincie. Super, nie? Nie, nie sięgnie. A ile jest procent? Cholera. No dobra. Wiemy, że tego zabije. Aha! Hehe, to nic mi nie da już. To mi nic nie da. Więc przytak. On i tak jest trupem. Failed to subdue the target.
A on będzie mógł, próbował teraz broń może włączyć. To super. Tak. Panika zablokowana, super. Okej, okay. To teraz tylko kodeksem się musimy zająć. Uwolnij ofiarę. Okej. O kurde, on nie ma. No, przeładuj. Weź tu ucieknij gdzieś. Dobra. Heading out. Not where I'd go. Mogę inaczej to zrobić. Mogę pójść gdzieś tu i zamienić się z nim. No, i to by wystawiło na... Źle zrobiłem. Nie wiem, czy on jest w stanie dojść, więc strzelę do niego. Okej. Okay. Ale widzę teraz, jakie on ma daje taktyczne możliwości. Mogłem tu pójść, on go by przeniósł tu, a ten by go... Claymore. Claymore, okej. Okay. Nowe wejście. Prędka może wejść? Może, bo ona wchodzi tymi szybami. No, w czasie wejścia celny strzał odebra. Dokończenie sprawy. Ostatnia jednostka wchodząca tym wejściem zadaje plus... Wow, to mocne. To niech weźmie to, bo on ma shotguna. Szlachciura nieźle dostał. Dobra. Prędka. Aha, tylko teraz... Będzie odwrotnie. Prędka. Nie, prędka wejdzie tu. Prędka wejdzie tu. Ostatnia jednostka. A, ostatnia jednostka. No dobra, w takim razie... Aha, ostatnia. Dobra, tak naprawdę to każdy z... No, na przykład ten z pistoletem on będzie miał plus 3 HP, więc spoko. Albo ten. O, jest ogólnie luz. Czyli, dobra, ten weźmie, na pewno musi być na tej pozycji, bo on zrobi to. On niech będzie tu, chociaż on może być tu. A on niech będzie tu, o. Zastanawiam się, czy go... Myślę, że tak. Dobra. Czterech zorientowanych, super. Ile jest agresorów? To mnie niepokoi. No, trzech niestety. Dobra. Żołnierza... trucizną. No.
do akolity, nie? Nie trafił. Fuck, nie trafił. Dobra, trafił. I teraz on ma nawet całkiem niezły strzał. Do osiłka. Może go zabije, może nie. Znaczy jakby w critical wszedł, to by go zabił, nie? Chyba. Patrz i zabił, ładnie, ładnie. Dobra. Zniszcz rdzeń zasi... Aha. Żeby zasi... posiłki... Oj, od razu przychodzą. No dobra. Archon, nie? Dobra, w takim razie... Czwórkę muszę kodeksa, nie? Ale szlachciura. Kogo mogę przyciągnąć? Mogę osiłka. Mogę kodeksa. No myślę, że kodeksa, tylko zastanawiam się. Czy nie schować się o tak? Dobra, szlachciura, bo szlachciura będzie mógł ładnie walnąć. Tak, szlachciura, tak. Szlachciurę weźmiemy, przesuniemy w czasie. Dlaczego? Bo on będzie mógł tą lancę użyć. Super. Czyli zrobimy tak. Okej. Nie bunkier! Jezu, pomyliłem się, ale się mylę. Nie bunkier, ja pierdzielę. No dobra. No to teraz to już zrobiłem niezłą lipę. Schowam się tu póki co. Chciałem szlachciurę, ale... I kodeksa nie... Nie, ale mało. Dobra, to osiłka, nie? Dobra, weźmy strzelmy do tego gówna, po prostu. Nie chcę tych posiłać za trzy. Kurwa. Dobra. Na szczęście kodeks jest oślepiony, więc jest spoko. Nie, źle zrobiłem to, nie? Że wykorzystałem. No pomyliłem się po prostu, no jak zwykle. No, to jest bezużyteczny. Strzelmy do tego gówna w takim razie. No i dobra. Dobra, on używa tego. Pudło, super. No i niestety, ale on się musi ruszyć, nie? On się musi ruszyć. Żołnierz, żołnierz jest... Rozwalmy to po prostu. Rzućmy mu tego, ten granat.
Okej. Okay. To zorientowany gnojek. I weźmy strzelmy, żeby tych posiłków nie było. Czy masz shotguna i tylko 4? Jaja sobie robisz? No. Dobra. Posiłków już nie będzie. Tyle pocieszenia. Aha, bo ja go oślepiłem i to... Ale szkoda, że nie... Dobra, to na przyszłość będę wiedział. Jeżeli oślepię Archona, to te rakiety schodzą. He, to ja nie potrzebuję... A, szkoda. Ale teraz widzę całkiem fajną sprawę, że mogę kodeksa... I mogę później użyć chyba coś takiego. O. Naprawdę nie? Naprawdę nie? Ojejku, nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. A, szkoda. W takim razie strzelmy do Archona. I strzelmy. Dobra, dwójki to na pewno... Aha, dobra. Czyli zabijmy tego Archona. Po prostu. Chyba, że... Bo w sumie... Aha. Mogę tak zrobić, no. I on teraz będzie na Overwatchu. Patrz, dlaczego on zawsze dostaje? Ja tego nie kumam, przysięgam, nie? Dobra. Nie kumam, dlaczego ta gra zawsze go wybiera. Nie kumam tego. No i co? Zatruł się, dobra. Nie wiem, dlaczego go to nie trafiło. Spoko, ogólnie. A, szlachciura znowu niestety dost obrywa, nie? Dobra, ale będzie miał okazję się zemścić. O, niestety. Jezu, jakie to są bugi, nie? Nie wiem, czy to... Aha. Dobra, zobaczy. Dobra. To wybuchnie przed nim, dobra. W takim razie... Ale czy ja to chcę? Bo ile potrzebuję mu zabrać tym pałkami? Raz... Aha, tylko że kodeks... A, jeszcze kodeks, nie? Myślę sobie, że... Walniemy mu z shotguna porządnie. Tak jest.
Dobra, dostał i teraz go dobijemy. Spoko. Nie wiem, dlaczego on zawsze obrywa, nie? Nie wiem tego. Nie wiem tego, dlaczego on zawsze obrywa, nie wiem. Muszę go przestać brać, nie? Jedyny sposób, żeby uniknąć damage'u. Albo po prostu jak wiem, że on to ciągle obrywa, to dać mu takie rzeczy, które zwiększą mu mocną ochronność. Pytanie, może gra wtedy nie będzie ich. O, ratowanie zakładnicy, wow. To dużo kasy z tego jest. Wow, zaraz będę miał armor, super. Dobra. To już jest niestety na czerwono. O, sytuacja. To wiadomo, że teraz... Spodziewam się, że jak teraz tu wezmę to zmniejszenie nastrojów... Tu, jak zmniejszę nastroje... Jak zmniejszę tu nastroje, to w następnej będzie tutaj... Tak, i tutaj gdzie pójdę? A, potem bym miał... Ale to też jest mi bardzo potrzebne. Ale potem bym miał chyba aż dwa takie, nie? Bo tutaj potrzebuję 60... Okej, tu aż 95, a tu... Myślę, że założyłbym dwa, nie? I wtedy zostało mi już dwa do tego, jakby się to odblokowało. Więc trudno, znowu muszę się... Ja nie mogę, to już się robi naprawdę niebezpieczne, ale... Tutaj... Pocieszające jest, że tutaj zaraz będzie... Ile jeszcze? 3 dni, nie? To nie jest jeszcze takie hop-siup. Ale... Aha, tu też jest na czerwono! O, w dupę! Nie no, to jest jakieś chamskie, nie? Tu też jest na czerwono, kurde. Czyli dwa paski teraz pójdą, nie? No dobra. To muszę zmniejszyć, koniecznie. To muszę zmniejszyć. Tu nic z tym nie zrobię. I muszę iść tu. Albo, nie, tu, koniecznie. Ale to chyba nie zrzuci mi. Ale to jest... Pójdę tu. Tak. No i... Fajnie, super. Zaczyna być coraz ciekawiej. We can't allow this. Undermine their research and end their experiments. Mhm. Teraz będzie misja specjalna i prawdopodobnie będę musiał ją wyszczynić. Okej, ona się już wyszkoliła. Póki co ty... Ja pierdzielę, tu nie ma czerwienia. Nie, no to jest jakiś kurwa obłęd, nie? Ja nie umiem tego powstrzymać, nie mogę tego powstrzymać. No ale to w następnej misji, nie? Nie wiem co tu zrobić z tym, żeby to powstrzymać. Ciągle mi tu przychodzi do przodu i tyle, nie? No dobra.